1 maja w Muzeum Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie, już po raz 19, odbyły się Śląskie Gody. Jest to jedna z największych imprez plenerowych promujących śląską kulturę, folklor i tradycje. Śląskie Gody są takim, moim zdaniem, to jest moje całkowicie, powiedzmy, opinia, takim jednodniowym spotkaniem w roku wszystkich tych, którzy czują się Ślązakami, którzy związani są Śląskiem, którzy być może się tu nie urodzili, ale tu wiele, wiele lat mieszkają, którzy chcą, aby wpleść się w ten śląski pejzaż, śląski folklor, śląsko-gotka, bo przecież wiemy, że w całej Polsce poznawałem nas po tym, że nawet jak staramy się mówić językiem literackim, to jesteśmy tak zwanie śpiewającym językiem, czyli wyczuwają nas, mamy inne końcówki, nie wstydzimy się tej gotki. I niektórzy, którzy mieszkają tu już kupę lat, troszkę się nauczyli te nasze gotki, godają tą gotką. Kiedyś 1 maja się kojarzy wyłącznie z pochodami, z wielkimi manifestacjami. Teraz u nas na Śląsku na szczęście od 19 lat się kojarzy z godami śląskimi, czyli z fajrowaniem, ze świętowaniem w gronie rodzinnym. Jest to oczywiście również kultywacja tradycji, kultury śląskiej i z tym się głównie Śląskie Gody kojarzą i wiążą. Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą, której przewodniczył arcybiskup metropolita katowicki Wiktor Skworc. O oprawę muzyczną zadbało Chorzowskie Stowarzyszenie Artystyczne Eviva L'Arte oraz Orkiestra Dęta KWK Pokój. Tradycja trwa, bo to jest to, co zostaje w sercach. To, co jest napisane, czasami los potrafi zniszczyć, zawieruszyć, a to, co mamy w sercach, zostaje na zawsze. I stąd tradycja jest i będzie. My jako Związek Górnośląski te tradycje kultywujemy. Idziemy oczywiście w stronę nowoczesności, w stronę cyfryzacji, aczkolwiek tradycja to jest to, z czego wyrośliśmy i tego nigdy nie odpuścimy. Tego będziemy pilnować i będziemy się trzymać do końca. Samo przywiązanie Ślązaków do tradycji mimo wszystko z drugiej strony nie blokuje, żeby byli bardzo nowocześni. To jest swoisty ewenement. Tu rozwijają się nowoczesne przemysły, a jednocześnie to przywiązanie do tradycji być może pozwala właśnie w tym nawale nowoczesności utrzymać pewne korzenie. Więc stąd może to trzymanie się tradycji, bo to zakorzenia człowieka w społeczności, a z drugiej strony pozwala tym śmielej iść do przodu. Jednym z celów imprez takich jak Śląskie Gody jest przekazanie pewnych wartości młodym pokoleniom. Młodzi powinni w tym uczestniczyć i podtrzymywać tę tradycję. Bo tak szczerze mówiąc, jak się starzy wykruszą, to kiepsko będzie z tą tradycją. Jadąc polski turysta na Podhale, wyobrażacie sobie taką sytuację, że góral się go zapytał: panocku, ja mam mówić czy godać? No byłoby to śmieszne, nie? Więc czemu my, Ślązacy, tak samo jak na przykład Kaszubi, nie mamy się chołubić tym, że mamy piękno śląsko-gotka, czy się to komuś podoba, czy nie? A z tego, co jeżdżąc po Polsce z różnymi imprezami, nie zdarzyło mi się, że jak się zapytam, czemu mówić czy godać, żeby mi nie odkrzyknęli: godaj, synek, godaj. Bo ta śląska gotka jest bardzo fajna. W chorzowskim skansenie nie mogło zabraknąć byłego premiera Jerzego Buzka, który na Śląskich Godach zjawia się regularnie. Dla mnie to jest miejsce szczególne. Tu się czuję lepiej niż gdziekolwiek na świecie. No bo tu chodziłem do szkoły, stąd dojeżdżałem na studia, stąd dojeżdżałem do pierwszej pracy. To nie ma takiego innego miejsca gdziekolwiek, gdzie bym nie był. I wie pan, co jest ważne? Że jak ja mówię o tym, że jestem ze Śląska, obojętnie czy gdzieś tam daleko w Polsce, czy w Parlamencie Europejskim, to jest zawsze dobrze przyjmowane. No bo to jest facet, który ma swoją tożsamość, który wie skąd jest, nie kryje się z tym, nie kryguje. Ja też nie mam poczucia żadnego kompleksu, że jestem ze Śląska, wprost przeciwnie, to mnie wzmacnia. Bo są tacy, którzy mówią, że jesteśmy bici, że coś nam zabierają. Ja nie mam takiego poczucia. Trzeba mieć tylko poczucie własnej wartości. Jak ktoś nie ma, to oczywiście cały czas uważa, że go ktoś z czegoś okrada. To jak jest u nas na Śląsku zależy najbardziej od nas samych. I trzeba tego dobrze strzec. Zwiedzający podczas imprezy mogli wziąć udział w rodzinnym pikniku, posłuchać koncertów lub znaleźć coś dla siebie na tradycyjnych odpustowych stoiskach.